Siema. Siema, tu Mike. Witam was. Farm 122 na polskiej serii. W poprzednim odcinku przewieźliśmy sobie nawozy i nasiona. I sprzedaliśmy sobie plony. I kupiliśmy nowy nabytek. Jest to siewka nawozu i wapna. Jak widać, Mirek Laweciarz przewiózł nam to, więc ściągniemy sobie to, obyśmy udało się wjechać na przyczepienie. Mirek Laweciarz źle rozłożył na jazdę i teraz zobaczymy. Dobra, wjedziemy sobie. Może nam się uda, a może nie. Dobra, jedziemy. Nie rozumiem tego. Jakimś starym Mercedesem przejechał, a laweta jest premium, dobra. Ale fajny ten Mercedesik. Nie, to nie jest Mercedes, Fiat. O, fajny ty. Myślę, tego jest Fiata wykorzystać do... Po raz przyczepką do ważenia planów. Zobaczymy, może sobie coś takiego kupimy. Dobra. Zjeżdżamy. Trzeba tego laweciarza... Laweciarz sobie pojechał, jak widać. Dobra. W dzisiejszym odcineczku sobie skultawatujemy pole. Po żniwach trzeba będzie przerzucić słomę z ziemią, bo na razie słomy nie zbieram, bo nie mam żadnych zwierząt. Gdzieś kultywator leżał na drodze, ale nie jestem pewien tego. Dobra, leży, jedziemy. Mało ten sprzęt wam powiem, ale git. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Jazda, gwiazda. No, wam powiem, że nawet sobie dobrze radzi ciągnik z kultywatorem. Premium, ale ładny ciągniczek. Jezuniu, ale zestawik. Ładny zestawik. Dobra, lecimy dalej. Wam powiem, że ciężko ma w miarę. Ten ciągnik. Ale daje radę. No dobra. To tylko będzie zasianie pewnie. Wołować nie będziemy, bo nie mamy sprzętu do wołowania. Teraz to będę mógł prosto uprawę, o Jezu, sprzedawać z pola, bo to jest kup, nie? Szata tym ciągnikiem jak... Miota tym ciągnikiem jak szatan. O, masakra. Siły nie ma, czy co? Mocny ten ciągnik. O masakra, ja pierdzielę. Ale idzie, o Jezu, kur. A to do kogo należy? Chyba się...
Trochę sąsiadowi w kulty waterowaliśmy, ale to nic się nie stało. Sąsiad to złodziej. Chyba sobie pszenicę zasiejemy, żeby te kurki miały co do powiedzenia. Bo musiałem kupić w Big Bagu dla nich zboże. Bo miałem owiec, one owsa nie jedzą za bardzo, tylko pszenicę, nie? Ale wam powiem, idzie to, idzie, idzie. Mam L4. Trochę mnie jakaś szalek męczy, ale to już dzisiaj chyba drugi odcinek nagrywam, nie? Też nie chciałem zaczynać od 60, 30, nie? Nie chciałem zaczynać od 30 i 60. Ciągnik ciągnikiem była główna 60, tylko tak chciałem już coś większego jako główny ciągnik, nie? Dobra, puszczę pracownika. Jedź, dziadzie. A sobie przygotuję siewnik do siania, nie? Właśnie nie mam 60, będzie siana, ale to też pewnie z czasem wymienię ten siewnik, bo na razie mam siewnik, już wam mówię. O, 26. Siewnik mam na razie pod 60. Ale podejrzewam, że z czasem kupię siewnik pod... Nie, kupię z czasem siewnik pod 115 koni, nie? Ale na razie, wiecie, może się takim małym siewniczkiem pobawić, ale nie za długo, nie? Dobra. Jakie śmieszne ta, nie? Drzwi zbite, to jest jakiś chyba materiał czy jakaś blachę, jakaś blacha dachówka. Dobra, gdzie stoi ten siewnik? A tu stoi, o to sobie już widzę. Karma dla kur. Dobra, źle wjechaliśmy. Do przodu. I do tyłu. A tak trzeba będzie sobie zasypać nasiona. Otwórz klapę. Gdzie kombajn stoi. Umyty, przygotowany do następnej żniw. O Jezu, przez tą klapę nic nie widzę kompletnie. Nic! Masakra. Co jest? Chcę wjechać, ja mogę z tym siewnikiem? To aż tak tu jest mało miejsca? Nie rozumiem tego. Aj, mogę, tylko... Zahaczyłem. Jak? Dobra. Przysypujemy. Widzicie, jak ładnie nam to idzie? Nowa seria, wiadomo jak to jest, nie? Wiadomo, miks.
Tak, na razie nie możemy siać, bo on jeszcze nie skończył kultywatorować, ale już sobie możemy ciągnik zostawić, nie? Czekaj. Nie rozumiem. Ten ciągnik też nie ma kogutów. Abym się w jakimś ciągniku kogutę przydał, nie? Ten ustał dziad. A ten? O, kogut. I jak? Bierę go. No i jak pięknie. Jest kogucik, gościu, marmoladowy. Oj, kurde. Działa chociaż? Czy my chuje zrobili? Działa. To idziemy dalej. Ogień! No, kogut to podstawa w transporcie, tym bardziej. To jest byczek do transportu. O, masakra. Ale jeszcze mam trawę, ale ja mu chyba sobie też przerobię. Zasieję zboże, nie? Bo na razie trawy też nie potrzebuję, bo na razie krówek nie mam. O masakra, ale idzie ty. Powiem wam, że kozak. Ciągniczek, nie? Ciągnik jak ciągnik, widzę. Śmiga. O, ja pierdzielę. O, pupa, ale zrobimy i... Resztę poza odcinkiem zrobieni. O masakra. Ale to się drzeni. Masakracja. No, masakracja, nie? Patrzymy, co jest w promocjach. Ui, 27 tysięcy za ciągniczek, ładne. Johander? Nie. Ale tego fędzika byśmy sobie przytulili. To mu zawsze większa moc niż te nasze prypytki. Ile on ma koni? Ja
Tyle samo. Nie opłaca się. Ale musimy nad siewnikiem myśleć, nie? Dobra, coś miałem zrobić. Rozłóż to, bo nie potrzebuję. Tu będą się nam warzywka pojawiały, ale jeszcze nie ma. A, miałem chować sprzęt. Bardziej go nawozem też uzupełnić. Nie, fajna ta siewka. Ciekawe, to gdzie z 60 wyglądała. Ty. Nie taka zła. Ta sipma. Ty. Aż nie ma takiej bidy, nie? Dobra, otwórz się w sezamie. Dobra, uzupełnimy sobie. Niech się to zostanie. Albo grubo, albo wcale nie. Pójdziemy w tą stronę. No, ta 60 też nie jest taka zła. No, dwa ciągniki, ale głównym jest ten duży, nie? Więc jakbym nawet chciał jechać w pole zaorać, to nie pojadę, bo 60 nic nie pociągnie, nie? Dobra, co mamy ustawione? Dobra, pszenica. A może być pszenica. Ja tam nie jestem wybredny. No i zaczniemy siać, zobaczymy. O, ale ładny zastawik ty, ładnie wygląda ty, nie jest aż tak źle. Ty, no ładnie, ładny zastawik ty. Nie jest aż taki zły. Te picobello zostaw, wiesz? No nie jest tak źle. Ty. Fajniejszego zestawu nie widziałem, jak 60 z tym siewnikiem. Ciekawe, czy w tym roku będzie farming nowy 24, ale podejrzewam, że będzie, bo już na Epic Games dali tą grę za darmo, nie? Tam zazwyczaj na Xboxa. Na Xboxie mam 19. Mam 22 na Xboxie i na komputer mam oryginalną 19 na płycie.
Ale ten ciągnik ładnie mruczy obok niej. Powiem wam, kocur, kocur! Dobra, i z powrotem pod góreczkę idziemy. Patrzę, najlepiej ci materiki zostało, nie? Premium? Nie. To jest jeszcze adapter Bluetooth zamówiłem do... Jedź, baranie, trąbisz! Do komputera z Bausa. Mam nadzieję, że moje słuchaweczki bezprzewodowe by mi się łączyły z tym adapterem, nie? Bez problemu. Bo na razie kablowych używam. Dobra, jedziemy. Jazda, gwiazda. Mało nasion widzę schodzi, ale to dobrze. Tu se puszczę pracownika. A ten zapierdala widzę ten ciągnik. A se po... kultawaturujemy. No wam powiem, że konkretną robotę robi ciągniczek. Z czasem się jakąś tam prasę kupi, nie? Ja będę już krowy. Kurde, wam powiem, że kozak, kozak, normalnie kozak to jest. Zobaczymy. Siewniki, co my tu mamy ciekawego? Ten zakupimy. Nie. Ty, ten jest fajny. Ale mały też. Mało mocowy. Ja potrzebuję trochę coś większego. Ty. Tak mocowo to nic tu ciekawego nie ma. Jedynie ten. 130 za duży. Albo ten, ale to też jest 3 metry. Ty, albo takiego Poltingerka se walnąć. O, 49 tysięcy. Jezuniu. Kupę pieniędzy, gościu. Co wy tu mi gadacie? Dobra, będziemy myśleli. Po następnych żniwach, bo tak na razie widzę, że pieniędzy nie ma, a trzeba jeszcze opryskiwacz kupić. Wiecie, jak to jest. Jakieś opryski. Z czasem hodowlę krów założyć. Kosiarkę, przetrząsarkę, zgrabiarkę i prasę. Wam powiem, że ładnie idzie, zapierdziela. Wam powiem.
Nie, no ładny kultywator. Zielony. Ciekawe, tylko 60 pociągnieni. Nawet nie próbuję. Ale co jest tym czynnikiem? Mój beczek pociągowy. Chyba z czasem pewnie trzeci ciągnik dojdzie, ale jeszcze nie wiem co. O, fajnie, ty nawet idzie. Tu się sieje, tu się kultywatoruje. Ja słuchaj, jak biegi przełącza. Jak. Coraz już się mniej tego robi, nie? Ciekaw, czy 60 to pociągnie. Spróbujemy. O nie. A zobaczymy. Przepinamy furmanki, gościu. Zobaczymy. Pójdzie albo nie pójdzie, wiesz, a jak? Ten dekulizator potrzebuje ile? 100 koni mechanicznych. Zaraz, wypluję. Gdzie? Skręcaj. Zaraz wypluję uszczelkę spod głowicy. I co? Ogień! Ogień na tłoki! Ogień! Jedzie, 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 jedzie! PKP! Ale czarno! Jakaś rejestracja mam tu. BMN? Kurde, co to za rejestracja dziwna? A nie, sporo tym trzeba to przepiąć. Trzeba to jeszcze przerejestrować na polskie blachy. Widzę jakieś. Jeszcze. Zagraniczne blachy. To nawet nie jest polska blacha, ej. Pewnie Niemiec pakał jak sprzedawał, nie? Dobra. Siedź, dziadzie. O. A nie, to są polskie blachy. BMN, polska blacha. Jak? Może sobie zrobimy jakieś imienne nasze blaszki, co? CO Majki? O. Kur i pogięty. Nie dał rady. Jednak nie robi 60 ognia. No ja chciałbym zobaczyć z ciekawości, czy to pociągnie, czy nie pociągnie, bo nieraz nie są mody dobrane do mocy. Patrz, jak mi 60 mija, jak szatan, ty. A czemu najdzie z podniesionym siewnikiem? Jezu! Hamuluj, bo pioch! Ale zapierdalała, co? Nie no, dobrze są optymalizowana mapa, bo mam 63 klatki na sekundę. Nie jest aż taka bida, nie? Mm-hmm.
Dobra, lecimy. Ty, powiem ci, że o nie daje radę, ale czarno ni. Ale się zlękłem, nie? Masakra. Kurde, dostaliśmy jakieś 5 punktów czegoś tam. Dwa przejazdy, jedziemy i będziemy kończyli. No, na razie jest mało pracy, więc te odcinki są też takie, jakie są, nie? Też nie wymagajmy cudów, nie? Pa, szatan, kurwa. Stój! Bo cię tam wysuszą na fotoradar. Czy zobaczyć, on w ogóle tam odwala mi. Do końca dojrzewamy, też kończymy. Trzymajcie się sobie ciekawe, to nara.